duchowe grupy szkolne. W swojej pierwszej książce poświęciłem wiele rozdziałów w badaniu początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych grup dusz oraz ich przewodników. Podałem również przykłady grupowego treningu z energią, podczas którego dusze uczyły się tworzyć i kształtować materię fizyczną, skały, glebę, rośliny i niższe formy życia. Nie chciałbym się zatem powtarzać, chyba że w celu poszerzenia wiedzy czytelnika na temat rozmaitych aspektów życia w grupach dusz. W tym podrozdziale zamierzam zbadać związki między uczącymi się w grupach dusz w kontekście strukturalnych aspektów budynków szkolnych i sal lekcyjnych, o jakich była mowa wcześniej. Duchowe ośrodki nauczania niekoniecznie są postrzegane przez badanych jako miejsca o atmosferze sali lekcyjnej bądź biblioteki. Dość często mówi się o nich po prostu jako o przestrzeni życiowej, naszym domu, kiedy opublikowałem wyniki swoich badań dotyczących życia pomiędzy wcieleniami. Niektórzy czytelnicy krytycznie odnieśli się do zaprezentowanych przeze mnie analogii z ziemskimi szkołami i salami lekcyjnymi jako duchowymi modelami dla szkolenia dusz. Pewne małżeństwo ze stanu Kolorado napisało Uważamy pańskie analogie z budynkami szkolnymi w świecie dusz za niesmaczne. Biorą się one prawdopodobnie stąd, że jest pan byłym nauczycielem. Inni oznajmiali, że szkoła kojarzy im się wyłącznie z ciągiem złych doświadczeń, z biurokracją, autorytaryzmem i upokorzeniami doznawanymi ze strony innych uczniów. Nie mieli żadnej ochoty na oglądanie po tamtej stronie czegokolwiek przypominającego im ziemską klasę szkolną. Wiem, że są czytelnicy mający gorzkie wspomnienia z czasów szkolnych. To smutne że szkoły na Ziemi, podobnie jak i inne instytucje, mają tyle braków. Nauczyciele i uczniowie bywają często winni arogancji, tranizowania i lekceważenia wrażliwości i innych. Niemniej jednak wielu z nas pamięta też troskliwych nauczycieli, którzy starali się przekazać nam niezbędną wiedzę oraz wspaniałych przyjaciół poznanych właśnie w czasach szkolnych. Aspekty funkcjonalne zdobywania wiedzy duchowej umysłu ludzki przekłada na wizerunki ośrodków nauczania i jestem pewien, że nasi przewodnicy maczają palce w tworzeniu wyobrażeń ziemskich gmachów dla dusz, które inkarnują na naszej planecie. Badani w stanie hipnozy mówią o pewnych podobieństwach kształtów i struktur doziemskich. Lecz istnieją też wielkie różnice dotyczące innych aspektów ich relacji. Pacjenci opowiadają o niezwykłej życzliwości, dobroduszności i nieskończonej cierpliwości wszystkich istot zgromadzonych w federycznych ośrodkach nauczania. Nawet analizy dokonań każdej duszy przeprowadzane przez jej kolegów odznaczają się wielką miłością. Szacunkiem i chęcią przyczynienia się do poprawy wyników podczas kolejnej inkarnacji. Grupy dusz cenią indywidualizm. Oczekuje się, że każdy będzie wnosił swój wkład. Są dusze ciche i spokojne oraz energiczne, ale nikt nie dominuje ani nie przytłacza nikogo. Ceni się indywidualizm. Ponieważ każda dusza jest wyjątkowa, wraz ze swymi słabościami i silnymi stronami, które uzupełniają cechy innych członków grupy, zostajemy przydzieleni do danych grup ze względu na określone podobieństwa i różnice. Dusze uwielbiają żarty i kpiny, ale nigdy nie zapominają przy tym o okazywaniu szacunku, nawet tym, którzy inkarnowali na Ziemi. By sprawić im kłopoty, odznaczają się zdolnością przebaczania, a co więcej, tolerancją. Wiedzą, że większość negatywnych cech osobowości, związanych z tego ciała osoby, która sprawiła im ból, zostało pogrzebanych wraz ze śmiercią tego ciała. Na czele listy takich pogrzebanych emocji negatywnych znajdują się strach i gniew. Dusze zgłaszają się na ochotnika zarówno po to, by uczyć, jak i pobierać naukę w określonych dziedzinach, a plany karmiczne nie zawsze działają dokładnie tak, jak powinny z uwagi na zmienne ziemskiego środowiska. Pamiętam, jak po jednym z moich wykładów zgłosił się psychiatra, który powiedział: Pańskie omówienie duchowych grup przywodzi mi na myśl kultury plemienne. Odparłem na to, że grupy dusz przypominają w istocie plemiona ze swoją głęboką lojalnością i wzajemnym wspieraniem się w ramach duchowej społeczności. Jednak zasada ta nie działa w odniesieniu do innych grup. Społeczeństwa ziemskie mają, w najlepszym razie, brzydki nawyk nieufania sobie, w najgorszym zaś demonstrowania zaciętości i okrucieństwa. Społeczeństwa w świecie dusz objawiają tendencje do rygoryzmu, umiarkowania albo uległości we wzajemnych związkach, lecz nie dostrzegamy w nich śladu dyskryminacji lub odrzucenia zarówno wewnątrz jednej grupy, jak i pomiędzy różnymi grupami. Inaczej niż ludzie, istoty duchowe czują ze sobą bliską więź. Jednocześnie dusze ściśle przestrzegają poczanowania świętości i nienaruszalności innych grup. Kiedy uczyłem w koledżu wieczorowym, zauważyłem, że niektórzy uczniowie, również osoby dorosłe, mieszają fakty z własną skalą wartości, starając się rozwiązać problemy konceptualne, wysuwali czasem argumenty oparte na fałszywych założeniach, a nawet popadali w sprzeczność. Ostatecznie taka właśnie jest natura uczniów. W końcu jednak nauczyli się skuteczniej wnioskować i syntetyzować idee. Doświadczenia te pozwoliły mi łatwiej pojąć zasady procesu nauczania w świecie dusz. Na wczesnym etapie moich badań prowadzonych z pacjentami wprowadzonymi w stan hipnozy zdumiewał mnie całkowity brak oszukiwania samych siebie podczas zajęć lekcyjnych. Nauczyciele, przewodnicy wydawali się być obecni wszędzie, choć nie zawsze w postaci ujawnionej. Natomiast nigdy nie wtrącali się do procesu odkrywania siebie, chociaż same dusze nie są jeszcze wszechwiedzące posiadając nieograniczoną wiedzę o wszystkich rzeczach, nie mają żadnych wątpliwości co do odebranych lekcji karmicznych i ról, jakie odegrały w wydarzeniach z poprzednich wcieleń. Aksjomatem w świecie dusz jest, że dusze najwięcej wymagają od samych siebie. Wewnątrz czuczącej się grupy dusz panuje zdumiewająca jasność racjonalnie wytyczonego celu. Okłamywanie samych siebie nie istnieje, lecz muszę przyznać, że motywacja do ciężkiej pracy w każdym życiu nie jest u wszystkich dusz jednakowa. Niektórzy pacjenci oznajmiali na przykład, mam zamiar na razie trochę się zabawić. Może to oznaczać zwolnienie tempa inkarnacji, wybieranie łatwych wcielenia albo obie te rzeczy naraz. Chociaż nauczyciele danej duszy oraz rada mogą nie być zachwyceni tą decyzją, jednak szanują ją. Nawet w świecie dusz niektórzy uczniowie postanawiają przez jakiś czas nie dawać z siebie wszystkiego. Sądzę, że stanowią oni zdecydowaną mniejszość. Dla starożytnych Greków słowo persona było synonimem maski. To odpowiedni termin dla opisania sposobu, w jaki dusza wykorzystuje w każdym życiu ciało gospodarza. Kiedy inkarnuje ona w nowym ciele, jej charakter jednoczy się z temperamentem gospodarza, by utworzyć jedną personę. Ciało jest zewnętrzną manifestacją duszy, lecz nie stanowi pełnego uosobienia jej jaźni. Dusze przybywające na ziemi uważają się za ukrytych pod maskami aktorów na scenie świata. W szekspirowskim Macbecie król gotując się na śmierć mówi, Życie jest tylko przechodnim płcieniem, nędznym aktorem, który swoją rolę przez parę godzin wygrawszy na scenie w nicość przepada. Na swój sposób ten słynny cytat opisuje, co dusze sądzą o swoim życiu na ziemi. Z tą jedynie różnicą, że kiedy już sztuka się zacznie, wskutek blokady amnezyjnej większość z nas nie wie, że w niej gra, dopóki znów nie zapadnie kurtyna. W ten sposób analogia ze sztuką teatralną, podobnie jak z salą lekcyjną, przystaje do tego, co badani widzą w stanie głębokiego transu hipnotycznego. Niektórzy pacjenci opowiadali mi, że kiedy wracają do swojej grupy dusz po zakończeniu szczególnie ciężkiego życia, witani są oklaskami i okrzykami brawo. Pewna badana określiła to następująco: W mojej grupie główni aktorzy obsady w ostatniej sztuce życia siadają razem w kącie, by studiować poszczególne sceny, jakie odgrywali, zanim zaczną się próby nowej sztuki. Nierzadko słyszę. Jak moi pogrążeni w transie, pacjenci wybuchają śmiechem, ponieważ zaoferowano im określoną rolę w kolejnym przedstawieniu, czyli w obecnym życiu, i trwa gorąca debata nad resztą obsady. Nasi przewodnicy stają się reżyserami, którzy wraz z nami przeglądają sceny z poprzedniego życia, zarówno ze złych, jak i z dobrych czasów sukcesywnie omawiane są błędy w ocenie i podjętych decyzjach. Bada się wszelkie możliwe skutki dokonanych wyborów oraz porównuje się je z nowymi scenariuszami, w których można wybrać inaczej, bowiem zmieniły się okoliczności. Rozpatruje się starannie wzorce zachowań każdego aktora, przegląda wszystkie role w scenariuszu. Dusze mogą wówczas zadecydować o zamianie ruli i ponownym odegraniu kluczowych scen, by sprawdzić rezultaty z innymi aktorami z tej samej lub sąsiedniej grupy. Zachęcam pacjentów, by opowiadali mi o tego rodzaju zastępstwach w sztuce. Dusze mogą zyskać szerszą perspektywę, będąc świadkami swoich sytuacji rozegranych przez innych aktorów. Tego rodzaju psychodrama, odtwarzanie alternatywnych sytuacji z poprzedniego życia, wydaje mi się przydatnym narzędziem terapeutycznym w obecnym życiu duszy. Umacnia ona w niej pragnienie poprawy swoich dokonań. System ten jest szalenie pomysłowy. Dusze nie wydają się być nigdy znudzone tego typu kształcącymi ćwiczeniami, które wymagają kreatywności oryginalności i mocnego pragnienia triumfu nad przeciwnościami losu, odniesionego dzięki wiedzy zaczerpniętej ze związków międzyludzkich. Zawsze pragną następnym razem wypaść jeszcze lepiej. Cały proces przypomina wielką szachownicę, na której po zakończeniu gry można przeglądać możliwe ruchy i wybierać najlepsze rozwiązania. W istocie niektórzy badani nazywają cały proces reinkarnacji grą wynik czyjejś gry można oceniać jako zadowalający, do zaakceptowania bądź też niezadowalający. Domyślam się, że dla niektórych czytelników brzmi to podejrzanie podobnie do ocen stawianych w szkołach. Jednak nie podzielam ich niepokoju. Wiem, że oceny takie nie stanowią dla dusz zagrożenia lecz raczej zwiększają ich motywację. Dusze przypominają rekordzistów sportowych, którzy w każdym występie pragną poprawić swój wynik. Wiedzą, że po osiągnięciu określonego poziomu rozwoju swoich umiejętności ostatecznie zakończą całą grę, czyli inkarnację w ciałach fizycznych. To właśnie jest celem dusz pojawiających się na ziemi. Jak już wspomniałem na wstępie swojego wywodu, lekcje pobierane w ośrodkach nauczania nie ograniczają się jedynie do przeglądania przeszłych wcieleń. Główną część treningu stanowi nauka manipulowania energią. Zdobywanie tej umiejętności odbywa się w różny sposób. Powiedziałem też, że cechą charakterystyczną świata dusz jest humor. Przyjrzyjmy się temu bliżej w kolejnym przykładzie, w którym badana opowie nam, jak to jedna z jej lekcji tworzenia wymknęła się nieco spod kontroli. Przykład trzydzieści piąty. Doktor N. Wyjaśniłaś mi, że Twoja grupa zebrała się w miejscu przypominającym klasę szkolną, lecz nie jestem pewien, czy wiem, co się tam dzieje. P. Zebraliśmy się na ćwiczeniach praktycznych ze stwarzania przy pomocy energii. Moja przewodniczka trinity stoi przy tablicy i rysuje dla nas szkic. Doktoren, a co ty teraz robisz? P. Siedzę wraz z innymi przy stole, obserwując trinity. Doktoren, opisz mi tę sytuację. Czy wszyscy siedzicie rzędem przy jednym długim stole? Czy jakoś inaczej? P. Nie. Każdy z nas ma swój własny stolik z otwieranym blatem. Doktor N. Gdzie siedzisz ty, a gdzie twoi przyjaciele? P. Siedzę po lewej stronie. Obok mnie siedził ca L. Brat pacjentki w jej obecnym życiu. Jad, obecny mąż, siedzi tuż za mną z tyłu. Doktor N. Jaki nastrój panuje obecnie w tym pomieszczeniu? P. Wszyscy siedzą rozparci, bardzo zrelaksowani, ponieważ to zadanie jest szalenie proste. Prawie się nudzimy, patrząc na rysującą na tablicy trinity. Doktor N. Naprawdę? A co ona rysuje? P. Rysuje. Sposób szybkiego stworzenia myszy z różnych części energii. Doktoren. Czy macie zamiar podzielić się na grupy w celu wykonania tego zadania? P. Macha ręką. Ależ skąd? Już to dawno przerobiliśmy. Będziemy testowani indywidualnie. Doktoren. Wyjaśnij mi, na czym polega ten test. P. Musimy nagle przedstawić sobie w naszym umyśle mysz sprowadzoną do niezbędnych do jej stworzenia części energii istnieje określony sposób postępowania i organizowania energii dla każdego rodzaju kreacji doktoren czyli test polega na prawidłowym przejściu kolejnych etapów stwarzania myszy p tak lecz w rzeczywistości jest to test na szybkość. Tajemnica skuteczności w treningu stwarzania polega na szybkiej konceptualizacji. Trzeba wiedzieć, od której części zwierzęcia zacząć. Potem należy określić ilość potrzebnej energii. Doktor N. Wydaje się to trudne. P. Z szerokim uśmiechem. To łatwe. Trinity powinna była wybrać bardziej skomplikowane zwierzę. Doktor N. Upierając się, a jednak sądzę, że Trinity wie, co robi. Nie rozumiem. Przerywa mi głośny wybuch śmiechu badanej. Wobec tego pytam, co się dzieje? P. Cael dał mi znak, żebym na niego spojrzała, po czym otworzył blat swojego stolika, skąd wymknęła się biała myszka. Doktor N. To znaczy, że on już wykonał zadanie. P. Tak, a teraz się przechwala. Doktor N, czy Trinity to widziała? P. Wciąż się śmieje. Oczywiście, nic nie uchodzi jej uwagi. Przerwała wykład, mówiąc, no dobrze, więc teraz zróbmy to szybciutko, wszyscy, skoro jesteście już gotowi, by zacząć. Doktor N. Co się dzieje dalej? P. Po całej klasie biegają myszy, chichocze. Mojej stwarza muszy znacznie większe od normalnych, żeby było jeszcze śmieszniej. Zakończę ten rozdział nieco poważniejszym przykładem grupowego wykorzystania energii. Jest to taki rodzaj lekcji, jakiego jeszcze nie relacjonowałem. Przykład 36 dotyczy grupki trzech bliskich przyjaciół, pragnących pomóc czwartemu który właśnie inkarnował na ziemi. Inaczej niż w poprzednim przykładzie, gdzie dusze posiadały już dość zaawansowane umiejętności, te istoty uczą się w grupie, która dopiero ostatnio przeszła na poziom drugi. Przykład trzydziesty szósty. Doktoren, skoro twój umysł wizualizuje wszystkie znaczące działania w twojej grupie nauczania, przedstaw mi Proszę, najważniejsze ćwiczenie i wyjaśnij, co dokładnie robisz. P. Długo milczy. Aha. O to ci chodzi. No cóż, ja i moi dwaj przyjaciele staramy się, jak tylko możemy, pomóc klidajowi naszą pozytywną energią, po tym jak wszedł w ciało niemowlęcia. Chcielibyśmy, żeby nam się udało, ponieważ wkrótce podążymy za nim. Doktoren, omówmy to sobie powoli. Co dokładnie robi w tej chwili wasza trójka? P. Bierze głęboki oddech, siedzimy razem w koło, z tyłu znajduje się nasz nauczyciel, który wszystkim drguje. Wysyłamy wspólny promień energii do umysłu dziecka, w które wszedł klidaj. Ono dopiero co się urodziło. Ocho. Nie chciałbym zdradzać tajemnic, ale nie jest z nim za dobrze. Doktoren, rozumiem. Może rozmawiając o tym, bliżej to sobie wyjaśnimy. Czy nie uważasz, że mógłbyś powiedzieć mi coś więcej o tym, co robicie? P. Chyba. Chyba tak. To nic nie szkodzi. Doktoren, łagodnie, powiedz mi. W którym miesiącu od chwili poczęcia Klidaj wszedł w ciało dziecka, P. W czwartym. Milknie. Po czym dodaje, ale zaczęliśmy mu pomagać w szóstym miesiącu. To strasznie ciężka praca wytrzymać do dziewiątego miesiąca. Doktoren. Mogę to zrozumieć potrzeba tyle koncentracji i tak dalej. Milczenie. Powiedz mi dlaczego klidaj potrzebuje waszej pomocy? P. Staramy się wysłać mu zachętę w postaci energii ukształtowanej w taki sposób, żeby pomogła klidajowi lepiej się przystosować do temperamentu dziecka. Kiedy łączysz się z dzieckiem, powinno to przypominać wkładanie dłoni w rękawiczkę, dokładnie dopasowaną rozmiarem do ciebie i dziecka. Rękawiczka Klidaja tym razem nie pasuje zbyt dobrze. Doktoren, czy jest to zaskoczeniem dla was i waszego nauczyciela? P. nie zupełnie. Widzisz, Klidaj jest cichą, spokojną duszą, a umysł tego dziecka jest nerwowy i agresywny, więc to zazębienie jest dla niego trudne, chociaż wiedział przecież, czego się ma spodziewać. Doktoren. Czy to znaczy, że wybierając to dziecko pragnął jakiegoś rodzaju wyzwania? P. Tak, wiedział, że musi się nauczyć współpracować z tego rodzaju ciałem, ponieważ wcześniej miał już kłopoty z opanowywaniem agresji. Doktoren. Czy to dziecko będzie osobą agresywną, pełną zahamowań, konfliktów emocjonalnych? P śmieje się masz rację to mój starszy brat doktor n to znaczy w twoim obecnym życiu p tak doktor n jakiej role w życiu Klidaja przyjmą te dwie dusze z którymi obecnie pracujesz p Zinena jest jego żoną a z najlepszym przyjacielem doktor n brzmi to jak dobry zespół czy możesz mi wyjaśnić, dlaczego Klidej potrzebuje takiej właśnie osobowości w swoim ciele? P. Klidej ma bardzo refleksyjną naturę. Wiele się zastanawia, brakuje mu pewności siebie. Nie jest dynamiczny. Uważaliśmy, że takie ciało mogłoby mu pomóc w rozwoju umiejętności, a on mógłby wesprzeć to dziecko. Doktorenny. Czy w poprzednim życiu Klida i także miał problemy? P. Wzrusza ramionami. Owszem, miał takie samo ciało. Został schwytany w pętle obsesji i nałogów. Nie potrafił się opanować. Źle traktował zinenę Doktoren. wobec tego czemu. P. Przerywa. Naprawdę dokładnie przestudiowaliśmy to ostatnie życie. Przeglądaliśmy je wiele razy. Klidaj chciał jeszcze jednej szansy w ciele takiego samego rodzaju. Poprosił Zinene, by ponownie została jego żoną, a ona się zgodziła. Zaczyna się śmiać, doktoren. Co cię tak bawi? P. Tyle, że tym razem ja będę jego młodszym, za to bardzo silnym bratem, który pomoże mu zachowywać się przyzwoicie. Doktoren, Dokończmy kwestię przesyłania promienia energii. Wyjaśnij, jak wykorzystujecie swoją energię, aby pomóc klidajowi. p. Długo milczy. Energia klidaja i dziecka są rozproszone. Trudno je ustawić. Doktoren. Energia emocjonalna niemowlęcia jest rozproszona i klidaj ma kłopot, by się z nią stopić. P. Tak. Doktor N. Czy chodzi tu o wzorce impulsów elektrycznych z mózgu? P. Milczy. Tak. O procesy myślowe z zakończeń nerwowych. Przerywa. Po czym mówi dalej? Pomagamy klidajowi to prześledzić. Doktor N. Czy dziecko broni się przed klidajem, jak przed intruzem? P. O nie. Nie sądzę. Śmieje się. Lecz Klidaj uważa, że w pewnym sensie ma do czynienia z kolejnym prymitywnym umysłem. Doktor N. Do jakiego miejsca w ciele dziecka dociera promień waszej połączonej energii? P. Mamy zacząć od podstawy czaszki, od karku. Doktor N. Czy ćwiczenie się udało? P. Sądzę, że udało nam się pomóc Klidajowi, zwłaszcza na początku. Znowu się śmieje, ale w tym życiu mój brat jest nadal okropnym uparciuchem. W późniejszych rozdziałach omówimy kolejne przykłady współdziałania grupy dusz. W rozdziale dziewiątym zagłębię się ponadto w szczegóły aspektu fizjologicznego naszych zmagań z prymitywną stroną ludzkiego umysłu, o czym wspomniał pacjent w ostatnim przykładzie. Następny rozdział poświęcony będzie duchowej pomocy, jakiej udzielają nam istoty wyższe. Z konsekwencjami wyboru przyszłego życia mamy do czynienia właściwie już w chwili reorientacji, po powrocie do świata dusz. Idee związane z przeszłymi dokonaniami i przyszłymi oczekiwaniami nabierają wyrazu podczas pierwszego spotkania z Radą Starszych. Koniec rozdziału piątego